W tym tygodniu w Watykanu uczcimy pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego, polskiego prymasa tysiąclecia, 40 lat po jego śmierci. Poznamy jego silne przywiązanie do Matki Bożej i dowiemy się, w jaki sposób stało się ono siłą, która pomagała mu podczas jego kapłaństwa. Odkryjemy też głęboką duchową i braterską więź, łączącą Wyszyńskiego z człowiekiem, który później przybrał imię Jan Paweł II. To wszystko i jeszcze więcej w Watykanu. Stefan Wyszyński, znany później jako prymas tysiąclecia, urodził się latem 1901 roku w ubogiej wiosce w zaborze rosyjskim, na terenie dzisiejszej Polski. W tym czasie państwo polskie nie istniało. Przez ponad 100 lat Polacy żyli pod zaborami trzech państw: Rosji, Niemiec i Austrii. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, małej wiosce na Mazowszu. Był drugim z 6 dzieci Julianny i Stanisława Wyszyńskich. Jego ojciec pracował jako organista parafialny, więc dzieci spędzały mnóstwo czasu na zabawie w kościele. Bawiły się na przykład, że Stefan odprawia mszę świętą albo spowiada rówieśników. Rodzice Stanisława byli wielkimi patriotami, ludźmi niezwykle gorliwymi i religijnymi. Ojciec uczył go historii Polski, choć Rosjanie tego zakazywali. Wieczorami cała rodzina wspólnie się modliła. Ich ulubioną modlitwą był różaniec. Stefan zawsze wiedział, że chce być księdzem. Pewnego dnia, gdy miał 8 lat, obudził się i z płaczem opowiedział mamie, że śniło mu się, że się ożenił, a przecież wie, że ma być księdzem. W 1917 młody Stefan Wyszyński wyznał ojcu, że chciałby zostać księdzem. Stanisław Wyszyński nie był zachwycony tym pomysłem i zapytał Stefana, czy zdaje sobie sprawę, jak trudne będzie to zadanie. Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie jako jedyny kandydat 3 sierpnia 1924 roku w kaplicy Matki Bożej przy katedrze włocławskiej. Jako chrześcijanin, widząc siebie jako młodego księdza podchodzącego do święceń, Stefan stwierdził, że z tym słabym zdrowiem powinien raczej udać się na cmentarz, niż przystępować do święceń. Od samego początku Stefan prowadził życie zwykłego księdza, zapraszając Matkę Bożą, aby była z nim podczas każdej mszy świętej. Po uzyskaniu święceń kapłańskich Stefan Wyszyński został wikariuszem w katedrze włocławskiej. Po uzyskaniu święceń kapłańskich Stefan Wyszyński został wikariuszem w katedrze włocławskiej. Pracował również w przyfabrycznej szkole, gdzie uczył dzieci. Po roku wysłano go na Katolicki Uniwersytet Lubelski na dalsze studia. Tam poznał księdza Władysława Korniłowicza, który został jego przewodnikiem duchowym. Po wybuchu II wojny światowej pracował w seminarium duchownym we Włocławku. Gdy przybyli naziści, wraz z alumnami musiał uciekać z miasta. Pracując tam, znalazł się na niemieckiej liście obserwacyjnej jako profesor seminarium duchownego i redaktor czasopism katolickich. W trosce o życie Wyszyńskiego biskup nakazał mu opuścić Włocławek i ostatecznie trafił do Lasek. Pobyt w Laskach, małej miejscowości pod Warszawą, był ważnym rozdziałem w życiu księdza doktora Wyszyńskiego z czasów wojny. Służył jako kapelan u sióstr Franciszkanek służebnic Krzyża, a także w szpitalu żołnierskim podczas Powstania Warszawskiego. W Laskach poznał również Marię Okońską. Przyprowadziła do księdza Wyszyńskiego kilka dziewczyn, które chciały uczyć się u niego katolickich nauk społecznych. To spotkanie w czasie wojny utworzyło podwaliny głębokiej przyjaźni na całe życie. Po tym spotkaniu Maria Okońska była pewna, że ten ksiądz stanie się kimś wyjątkowym nie tylko dla niej i jej dziewcząt, ale dla całej Polski. Po jakimś czasie ksiądz Wyszyński został ojcem duchownym, a także współzałożycielem Świeckiego Instytutu dla Kobiet poświęconego Matce Bożej. Obecnie znany jest pod nazwą Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Kardynał Stefan Wyszyński pełnił posługę biskupią od 1946 roku do śmierci w roku 1981. Według historyka profesora Pawła Skibińskiego był to niezwykle trudny czas dla Kościoła w Polsce. To znaczy, że obejmuje to ten sam okres, co dominacja sowiecka w Polsce. A także jest to czas rządów totalitarnych, których ambicją była laicyzacja i ateizacja polskiego społeczeństwa. Był to czas wielkiej walki narodu polskiego ze złem i zniewoleniem. A kardynał Wyszyński stał się głównym obrońcą polskiej tożsamości i wolności religijnej. Papież Pius XII mianował Wyszyńskiego biskupem rok po II wojnie światowej. Był najmłodszym biskupem w Polsce i robił wrażenie. W Lublinie rozpoczął więc posługę jako biskup i ordynariusz diecezji oraz realizację ambitnych programów duszpasterskich. Jego posługa wciąż się rozwijała. W 1949 roku Wyszyński został mianowany prymasem Polski oraz biskupem warszawskim i gnieźnieńskim, historycznej stolicy polskiego kościoła. Był najmłodszym członkiem polskiego episkopatu, więc jego sytuacja była bardzo trudna, ponieważ jego autorytet w pierwszych latach był naprawdę słaby. W 1950 roku Wyszyński wynegocjował modus vivendi, czyli porozumienie między rządem komunistycznym a kościołem katolickim, które miało pomóc w mediacji w relacjach kościół-państwo. To było naprawdę trudne do zrozumienia dla Rzymu, dla papieża i sekretarza stanu w Watykanie. Tak więc w 1950 roku paradoksalnie był podejrzany o bycie formalnym współpracownikiem władz komunistycznych. Ale jego intencje były inne. Próbował zmienić położenie polskiego kościoła, aby stworzyć warunki dla pewnego rodzaju współistnienia z wrogiem i z agresywnym rządem komunistycznym. I jego intencje zostały wyjaśnione w 1953 roku. W tym samym roku opublikował list pasterski znany w Polsce jako non possumus. Nie możemy na to pozwolić. Oznacza to, że Wyszyński i polscy biskupi nie mogli się pogodzić z jakimś rodzajem ingerencji komunistycznego państwa w wewnętrzne sprawy Kościoła. Jego protest był naprawdę bardzo, bardzo czytelny i dobrze znany w całym społeczeństwie. W tej sytuacji rząd nie mógł mieć innej możliwości, jak tylko aresztować Wyszyńskiego. Wyszyński. Pobyt Wyszyńskiego w więzieniu był nie tylko okresem głębokiej modlitwy osobistej. Ale także czasem, w którym obmyślał plany duszpasterskie na najbliższe 20–30 lat dla całego polskiego kościoła. Tak zwana Wielka Nowenna była rodzajem wielkiego, ambitnego programu duszpasterskiego dla polskiego kościoła na lata 1957–1965. Program duszpasterski, który miał bardzo wyraźne cele. Oznaczał on przede wszystkim odbudowę moralności po zniszczeniach moralnych II wojny światowej. Wyegzekwowanie polskiej integralności moralnej wobec programu ateizacji dokonanej przez państwo komunistyczne, a także przywrócenie polskiej tożsamości w obliczu dominacji Związku Radzieckiego. Kolejnym etapem w programie Wyszyńskiego było tysiąclecie Chrztu Polski. To właśnie te dwa etapy bardzo ożywiły i wzmocniły polski Kościół. To naprawdę niesamowite, że kardynał Wyszyński potrafił realizować tak wielkie przedsięwzięcia duszpasterskie bez mediów, bez struktur społecznych, tylko w oparciu o struktury parafialne i struktury diecezjalne. Programom tym towarzyszył rozwój kultu maryjnego w Polsce, zwłaszcza kultu Matki Bożej Częstochowskiej, królowej Polski. Kopia tego słynnego wizerunku Maryi pielgrzymowała od jednej parafii do drugiej, na co władze komunistyczne zareagowały w bardzo zaskakujący sposób. Postanowili aresztować, skonfiskować święty obraz. To dziwne, ponieważ w mentalności marksistowskiej święty obraz jest niczym. Więc była to naprawdę niesamowita i w pewien sposób komiczna sytuacja, która została naprawdę poważnie potraktowana przez polskie władze. Szokująca odpowiedź komunistów zdawała się potwierdzać to, jak skuteczny prymas Wyszyński był w komunikacji i obronie polskiego kościoła. Po przerwie dowiemy się więcej na temat głębokiej czci, jaką kardynał Wyszyński oddawał Maryi, o tym, jak pomagała mu ona w prowadzeniu Kościoła w czasach komunizmu. Działania kardynała Stefana Wyszyńskiego można zrozumieć tylko z uwzględnieniem Matki Bożej. Jego rodzina darzyła szczególną miłością dwa wizerunki maryjne: Matki Bożej Ostrobramskiej z Wilna i Czarnej Madonny z Częstochowy. Gdy w wieku 9 lat zmarła matka Wyszyńskiego, wybrał on sobie inną matkę, taką, która nigdy nie zginie. Szczególnym miejscem bliskim jego sercu było sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. W tym sanktuarium odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Po jej zakończeniu wyjaśnił, że prosił Maryję, aby była obecna na jego pierwszej mszy świętej i na każdej, którą będzie odprawiał. Następnie na Jasnej Górze przyjął święcenia biskupie. Bywał tam tak często, że miał tam nawet swoje mieszkanie. Maria była najważniejszą osobą dla kardynała Wyszyńskiego nie tylko w życiu duchowym, ale także w codziennym. Zapewne niektórzy z Was widzieli kiedyś zdjęcie kardynała Wyszyńskiego trzymającego w ręku szczególną ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, taką, na której widać tylko głowę Maryi. Jakie było tego znaczenie? Kardynał Wyszyński był szczególnie oddany Madonnie, Maryi, to wiemy. And what does it mean? Cardinal Wyszyński was particularly devoted to Madonna, to Mary. We already Chciał zabierać ją ze sobą wszędzie. Ten obraz wziął ze sobą nawet na Sobór Watykański II. Miał go przy sobie na wszystkich licznych podróżach po całym świecie. To the Council Vaticanum Secundum. Everywhere he went throughout the world. Przywiązanie do Najświętszej Maryi Panny było czymś, co łączyło go z kardynałem Karolem Wojtyłą, który później został papieżem Janem Pawłem II. Papież miał dewizę Totus Tuus, co oznacza jestem cały Twój. I słowa te kierował do Maryi. Kardynał Wyszyński natomiast bardzo często powtarzał: wszystko powierzyłem Maryi. Istotą tego oddania jest całkowite poddanie się Jezusowi poprzez powierzenie się Matce Bożej, która prowadzi wszystkich ludzi do swego Syna. Prymas Wyszyński nie zachowywał swojej więzi z Maryją dla siebie. Raczej starał się rozpowszechnić ten kult maryjny w całej Polsce. W tym trudnym czasie komunizmu widział w Maryi jedyną osobę, która może zjednoczyć Polaków i uwolnić nasz naród od ateizacji. Kardynał Wyszyński rozpoczął wędrówkę kopii obrazu Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej po Polsce. Ikona pielgrzymowała po wszystkich polskich parafiach. Wędrowała od parafii do parafii w całej Polsce. Na uroczystościach byli obecni prawie wszyscy mieszkańcy odwiedzanej parafii. Kardynał Wyszyński nosił w swoim sercu żywe wspomnienie słów kardynała Hlonda, który zapowiadał to znamiennymi słowami. Ale zwycięstwo, jeśli nadejdzie, będzie zwycięstwem Najświętszej Maryi Panny. Jednakże kult nie kończył się wraz z pielgrzymką. Kardynał chciał, aby cały Kościół mógł poznać kluczową rolę Maryi w duchowej walce o zbawienie. Wyszyński ufał, że wiara została w Polsce ocalona, pomimo wojowniczego nastawienia komunizmu w Polsce w tamtym okresie. Chciał też, podobnie jak inni polscy biskupi, podzielić się naszym doświadczeniem z pozostałymi krajami, ze wszystkimi biskupami, z całym Kościołem. Na Soborze Watykańskim II polscy biskupi wystąpili więc z propozycją, aby Matkę Bożą ogłosić Matką Kościoła. Na zakończenie tego właśnie soboru papież Paweł VI zrobił to. Ogłosił Maryję Matką Kościoła. Następnie podczas pierwszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia w 1975 roku papież Paweł VI zawierzył cały świat Matce Bożej, spełniając życzenie polskich biskupów. Za chwilę dowiemy się o głębokiej duchowej więzi między kardynałem Stefanem Wyszyńskim a kardynałem Karolem Wojtyłą. W maryjnej krucjacie Stefana Wyszyńskiego w Polsce pomogła mu głęboka więź duchowa z Karolem Wojtyłą. Historycy twierdzą, że była to nie tylko przyjaźń, ale prawdziwa relacja ojciec-syn. Niemal przez całe życie kardynała ojcem w tej relacji był Wyszyński, a synem Wojtyła. Jednakże pewnego dnia role się odwróciły. Od 16 października 1978 roku, od momentu desygnowania Wojtyły na stolicę Piotrową w Rzymie, sytuacja zmieniła się natychmiastowo. Ojcem stał się Wojtyła, a synem Wyszyński. To naprawdę dziwne, ale ta relacja zmieniła się tak prosto. Tak naturalnie. Dla Wyszyńskiego i Wojtyły wiara była naprawdę na pierwszym miejscu. I wiedzieli, jak wykorzystać swoje talenty w służbie Kościoła. Wojtyła był głównym zagranicznym ambasadorem polskiego Kościoła. Jego wyjątkowa znajomość języków obcych, jego wielka rozpiętość intelektualna, jego naprawdę niesamowita umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. To były oczywiste powody, dla których uczynili go takim nieformalnym ambasadorem polskiego Kościoła. W 1978 roku Jan Paweł II powiedział do kardynała Stefana Wyszyńskiego: nie byłoby tego papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Zgadzam się, że działalność kardynała Wyszyńskiego była warunkiem wyboru świętego Jana Pawła II. Przede wszystkim dlatego, że bez Wyszyńskiego doświadczenie polskiego Kościoła nie byłoby tak znane na całym katolickim świecie. Przykład Wyszyńskiego był czytelny dla każdego świadomego katolika na świecie. Był on męczennikiem antykomunistycznej obrony wolności religijnej w Europie Wschodniej. Taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie, potrzebny jest. Ale było coś jeszcze. Wojtyła postrzegał siebie jako ucznia Wyszyńskiego. Wielkie programy duszpasterskie Wyszyńskiego były prawdziwą inspiracją dla Wojtyły. Kiedy myślimy o wielkich programach duszpasterskich Wojtyły, na przykład, nie wiem, o Światowych Dniach Młodzieży czy o Światowych Spotkaniach Rodzin, to jest jakaś forma realizacji, inspiracji zaczerpniętej z działań Wyszyńskiego w czasie tysiąclecia chrztu Polski. Głęboka więź między dwoma polskimi przywódcami Kościoła stała się oczywista w 1981 roku, kiedy Ali Agca próbował dokonać zamachu na życie Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Rzymie, a kardynał Wyszyński leżał na łożu śmierci w Warszawie. W najbardziej dramatycznym momencie maja oba fundamentalne autorytety moralne Polaków stanęły w obliczu śmierci. W decydującej chwili do całego społeczeństwa polskich katolików kardynał Wyszyński zwrócił się więc o modlitwę w intencji papieża, a nie w intencji prymasa Polski. Ostatnie publiczne słowa prymasa Wyszyńskiego podkreślały jego głęboką miłość i szacunek dla rodaków. Wzywając do modlitwy za chorego papieża, Wyszyński przekazał Janowi Pawłowi II pochodnie, by ten poprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. Opracowanie wersji polskiej: Anna Pietrus, Szczepan Bartoszko i Marta Sicińska. Czytali Hubert Czarnocki i Gabriela Zubek.